Michał Szymyrski, Waldemar Mikoszulc, Adam Waśko, Grzegorz Nasiadko, Paweł Olewniczak, Tomasz Wyszyński, Marek Rydziński i Andrzej Korus, Warszawianka Masters. Moi drodzy, Warszawianka zmierzy się z drużyną Alemba All Boy Team w następującym składzie. Zbigniew Modzik, Paweł Smagur, Adam Wodarski, Łukasz Wodarski, Szymon Przeciok, Krzysztof Bednarczyk, Rafał Sobierański, Piotr Adak, Marek Lina, Paweł Smoła i Przemysław Pietraszewski. Przed Państwem Alemba All Boy Team. Moi drodzy, mamy dwie drużyny na parkiecie i za chwileczkę rozpoczynamy pierwszy wielki finał w kategorii mężczyzn plus 35. Rozpoczęła drużyna Alemba All Boy Team. Z 9 metrów grę wznowią drużyna Alemby. Żółta kartka, upomnienie dla zawodnika Alemby All Boy Team. Z 9 metrów grę wznowi drużyna Warszawianki Masters. I mamy obronę w polu po stronie drużyny Alemby. I pierwsze 7 metrów podyktowane dla gości z Warszawy. Dobra,
Moi drodzy, ja już zapraszam na kolejny wielki finał. Pamięć Pawianice kontra KPR Szybior Moganisz. Kolejny mecz po tym spotkaniu. Thank you.
dzisiejszym spotkaniu. Moi drodzy, ja poproszę kapitana drużyny Wojciech Sobowianice o stawienie się tutaj do nas, do stolika speakera. Thank you.
9 metrów Halemba od Wojty. Come on.
na parkiet. Półtorej minuty do zakończenia finału przy piłce warszawianka. I mamy czas zatrzymany, wykluczenie grającego z numerem 8 zawodnika Halemby Old Boy. I z 9 metrów grę wznowi warszawianka Masters. Rozpoczęliśmy właśnie ostatnią minutę finału przy piłce Halemba Old Boy Team. I mamy wyrównującą bramkę na tablicy 4-4. Czas zatrzymany, jeszcze 2-minutowe kary. 3 sekundy mamy do zakończenia wielkiego finału. Z rzutu wolnego grę wznowi warszawianka Team. I mamy jeszcze, szanowni państwo, faul, kolejna kara 2 minut za niesportowe zachowanie, czerwona kartka dla zawodnika Halemby Old Boy Team. I będziemy mieli jeszcze rzut karny dla zawodników warszawianki Masters. Przypomnę, jeżeli będzie remis, runda rzutów karnych po 5 rzutów dla każdej drużyny. Będzie po 5 rzutów karnych dla każdej drużyny. Moi drodzy, a zatem emocje rosną. Tak przystało na wielki finał. A zanim rzuty karne, szybkie kolejne pytanie. Do rzutu karnego przygotowuje się zawodnik warszawianka Masters. Drużyny Halemba Old Boy Team. Rzut serny. Druga bramka na konto Halemba Old Boy Team. I drugą rundę kończy zawodnik warszawianka Masters. Przed nami trzecia runda rzutów karnych. Rozpoczyna zawodnik Halemba Old Boy Team.
na bramce powraca bramkarz Halemby, a do rzutu przygotowuje się warszawianka Masters. Piłka ręczna w wykonaniu panów, więc nagrodźmy ich wielkim.